Darmowa kasa do zgarnięcia od brokera Trading 12 w postaci akcji zagranicznych spółek aż do 100 dolarów. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, ale w dzisiejszym materiale mam dla Was coś innego. Nie będziemy rozmawiali na temat rynku kryptowalut, na temat tego będziemy rozmawiali jutro, natomiast dzisiaj mam dla Was akcję, z której ja skorzystałem od brokera Trading 212, broker, który rozdaje swoim użytkownikom akcje o wartości do 100 dolarów. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, z kolejnymi możliwościami związanymi właśnie z zarabianiem na rynku krypto, czy chociażby właśnie takimi akcjami. Także zostaw suba, przybij dzwona, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Krótki film, krótko i na temat powiem Wam to, z czego ja skorzystałem, czyli darmowe akcje. Ja dostałem darmowe akcje, niestety, o wartości tylko 10 dolarów, właśnie to jest takie minimum, jakie możemy dostać, od 10 do 100 dolarów. Natomiast widziałem, że moi partnerzy z Mister Porada wartości około 100 dolarów, 300-400 zł. Także jedyne co musimy, to się zarejestrować, zweryfikować swoje konto i dokonać minimalnej wpłaty w wysokości 5 zł. Także po rejestracji, oczywiście link znajdziecie w opisie pod tym materiałem, po rejestracji i weryfikacji musicie zasilić swoje konto i jak już tutaj właśnie będziecie mieli swój panel. Ok, pierwszym krokiem, jakim robimy, jest zasilenie swojego konta. Musimy zasilić konto, tak jak mówiłem, konto Invest, więc klikamy zasil konto. I tak, minimalna kwota, jaką możemy tutaj wpłacić, jest to 5 zł i to nam wystarczy do tego, aby otrzymać darmowe akcje od 10 do 100 dolarów, wartości od 10 do 100 dolarów. Więc klikamy następna. Tutaj mamy opcje, jakich możemy skorzystać, jeżeli chodzi o wpłatę, więc albo karta, albo Google Pay, lub skill, lub przelew bankowy. Ja wpłacałem za pomocą szybkiego przelewu DotPay, ale wpłacałem na konto KFD. Ok, więc tutaj jest więcej możliwości, widzimy jeszcze DotPay, szybciutko, ale minimum, jakie tutaj jest, to jest 50 zł. Więc możecie wpłacić 50 zł i mieć to od razu za pomocą właśnie DotPay lub PayPal, lub i przelać sobie te środki za pomocą aplikacji. W aplikacji możecie to sobie po prostu przelać te środki, wchodząc w zarządzanie środkami i przelewacie te środki sobie wtedy na konto Invest, tak? Czyli wchodzicie sobie w zarządzanie środkami i przenieść środki. I klikamy przenieść środki i wpisujemy tutaj kwotę, skąd, dokąd przenosimy te środki. Możecie to zrobić i wtedy dostaniecie te darmowe akcje w ciągu 24 godzin, ale tak naprawdę one są już przyznane w ciągu, powiedzmy, kilkunastu minut, może kilku godzin już macie te akcje przyznane. I co ważne, te akcje można od razu sprzedać, ale wypłacić te jakby zarobione pieniądze poprzez sprzedaż akcji można dopiero po 30 dniach. Natomiast swoje środki, które wpłacicie, możecie wypłacić od razu, czy to będzie te 5 zł, czy 50 zł, tak jak było to w moim przypadku. Więc macie dwie opcje, tak jak wspomniałem, tak? Czyli zasil konto i albo kartą kredytową, no to oczywiście dostaniecie od razu. Jeżeli nie chcecie kartą kredytową, no to możecie tutaj skorzystać z tych innych opcji. Jeżeli wybierzecie przelew, no to oczywiście dopiero w poniedziałek te środki dojdą na Wasze konto i dopiero w poniedziałek dostaniecie te darmowe akcje. Więc do Was należy decyzja, czy z tego będziecie chcieli skorzystać, czy nie. Podsumowując, zakładamy konto, weryfikujemy się, wpłacamy minimum, jakie tutaj trzeba mieć. Pamiętajcie, że trzeba mieć środki na koncie Invest, inwestowanie, ok? Nie na KFD, czyli jak wpłacicie na KFD, to trzeba je przesłać i po kilku godzinach, powiedzmy, dostaniecie te akcje, które możecie od razu sprzedać. Ja sobie te akcje zostawię, co mi szkodzi, zostawię sobie te akcje, widzimy tutaj cyk, sprzedaj, mogę je od razu sprzedać, ale ja ich nie będę sprzedawał, mam jedną akcję o wartości 39 dolarów, ja sobie to zostawię, ponieważ jest to branża
Jest to firma odzieżowa, pewnie ją znacie, jest to firma sportowa. Zostawię ją sobie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli akcje na przykład Tesli, no to warto, czy Apple, czy Amazon, to warto sobie podtrzymać, czy Facebooka, no to fajnie, bo czy Netflixa, no to są już firmy, które warto mieć na swoim koncie, akcje, których warto mieć właśnie i sobie przetrzymać długoterminowo. Ok, dajcie znać w komentarzach, jakiej wartości wy dostaliście swoje akcje, jakiej firmy. Zobaczymy, czy wam się poszczęściło, czy nie. Ja uważam, że mi średnio się poszczęściło. Myślę, że są dużo lepsze firmy i dużo lepsze akcje. Jeżeli ten materiał był dla was przydatny, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz i widzimy się w podsumowaniu, jutro widzimy się w podsumowaniu tygodnia korzystania z możliwości edukacyjnych i zarabiania na rynku kryptowalut, jakie daje forum edukacyjne Mister Porada. A działo się dużo, dużo. Hajs się zgadza. No, zobaczcie sami jutro. Także do zobaczenia. Niech Bitcoin będzie z wami. Piotr.